Trowski jako przede wszystkim, no powiem tak, gratuluję bramki, bo wchodzisz w trudnym momencie do zespołu. Wiadomo, że gdyby pewnie był Zieliński, musiałbyś usiąść na ławce rezerwowych. Jaka była twoja rola w zasadzie dzisiaj na murawie? Ty byłeś taką podwieszoną dziesiątką? Gdzieś tak, no wiadomo, że Piotrek wypadł przez chorobę i musiałem go zastąpić, ale zawsze zawodnik każdy czeka na tą szansę. Gdzieś miałem grać właśnie jak taka dziesiątka z Karolem razem wokół Roberta i staraliśmy się to robić. Pierwsza połowa, powiem tak szczerze, dobra, albo nawet momentami bardzo dobra, bo trzymaliście piłkę, cały czas graliście po wodzie. Czego mi brakowało? Twoja była jedna prostopadła piłka w tej pierwszej połowie. Tak, tak. Uważam, że też na pewno na dużym zaangażowaniu, gdzieś tam wysokim pressingiem dobrze podchodziliśmy pod Czechów i tak naprawdę grali tylko długą piłkę. My ją zbieraliśmy i mieliśmy dobre rozegranie od tyłu, też tak uważam. I właśnie brakowało może tych lepszych prostopadłych podań i nawet tego ostatniego podania w polu karnym. Co się zmieniło w drugiej połowie? Bo tak naprawdę okej, tracicie szybko bramkę, to pewnie podcina skrzydła, ale ta druga połowa wygląda zupełnie inaczej. Gdzieś tak z boiska wydaje mi się, że na początku tej drugiej połowy trochę zabrakło nam utrzymania się przy piłce i tych sytuacji, ale pod koniec znowu doszliśmy do tego rytmu i uważam, że mogliśmy lepiej wykorzystać te miejsce przy 16 Czechów. Jakie były zalecenia na drugą część spotkania? Kontynuować i grać cały czas tym wysokim pressingiem i nie dać grać Czechom i to chcieliśmy kontynuować. Czy zgodzi się pan ze mną, że to były dwie różne połowy? No nie, bo akurat do samego końca próbowaliśmy odrobić. Cały mecz graliśmy pressingiem, także próbowaliśmy grać, mieliśmy różne fazy. No ale znowu stały fragment gry, gdzie popełniliśmy błąd i za wolno się zorganizowaliśmy w tym ustawieniu, a postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Nawet w ostatniej minucie jeszcze mieliśmy sytuację i no, zagraliśmy wabank, bo już w pewnym momencie już grało tylu zawodników ofensywnych, których mieliśmy i dlatego też zmiana taktyczna Patryka Pede i ten, który wiedział, że takie miejsce może mieć. To zapytam inaczej. Pierwsza połowa pod większą chyba kontrolą, bo często graliście po obwodzie, szukaliście miejsca, żeby zagrać tą piłkę, żeby rozciągnąć Czechów. Czego brakowało? Bo widziałem, że miał pan uwagi do Bednarka. Były takie momenty, kiedy mógł zagrać prostopadłą piłkę do Lewandowskiego. Jeszcze dwie, trzy osoby, które mogły ten moment zagrania piłki wykorzystać, były takie przestrzenie. Tego może zabrakło w tej pierwszej połowie. No nie zagraliśmy za linię obrony, to rzeczywiście kilka razy mieliśmy momenty, że wprowadziliśmy tą piłkę z tych bocznych sektorów. No za mało oddajemy strzałów, to jest trochę to, że mamy te możliwości, mamy na 20 metrze piłkę i gdzieś tam nie oddajemy tego strzału, dlatego nad tym elementem musimy pracować. No i te urazy nam na pewno dużo pozmieniały, że musieliśmy to zmienić, bo i Świderski, i Bochniewicz, który zszedł, no plus Piotrek Zieliński, który jest to był chory, no to gdzieś tam no, to trochę to zaburzyło to, co chcieliśmy. A czy takie były założenia, żeby ich porozciągać i porozgrywać tą piłkę w bocznych sektorach, tam zrobić przewagę? No mieliśmy plan na to spotkanie dobry, który był i tej drugiej bramki nam brakowało i te zdobycia, no na pewno szkoda, że nie udało się Adamowi Buksie w tej ostatniej minucie z tego rzutu rożnego, że tego nie zdobył, ale jest to lekcja, że ten zespół może grać dobrze, pokazało się kilku zawodników naprawdę z dobrej strony i wierzę, że to będzie taki zespół, który powoli będzie taki miał moc i to też trzeba powiedzieć, że Janek Bednarek grał solidny mecz dzisiaj i Kuba Kiwior, no przespaliśmy przy całym fragmencie gry, no praktycznie później jedną sytuację miał zespół Czech i tego nam bardzo szkoda. To jaki jest plan na ten mecz towarzyski? No bo eliminacje są za nami, tak naprawdę trzeba się przygotować na baraże. Pytałem pana już na konferencji prasowej chyba dwa dni wcześniej, że jaki będzie pan miał pomysł, ile będzie zmian. Wiadomo, są kontuzje, są problemy. Teraz akurat to mi naprawdę trudno powiedzieć, bo nie wiemy, który z tych zawodników się wyleczy i jak to będzie wyglądało. No, widać, że tutaj mamy trochę problemów, jeżeli chodzi o to i nie wiem, zastanowimy się, czy będziemy kogoś dowoływać, czy nie, czy zostaniemy w tym samym stanie osobowym, ale na pewno będziemy to traktować poważnie jak mecz i kibiców można tylko przeprosić, że nie awansowaliśmy bezpośrednio. Ale to nie tylko pana wina. Ja wiedziałem, w którym momencie przychodzę, ale to też trzeba mieć odpowiedzialność i trzeba umieć stanąć przed kamerami i też przed ludźmi, a zrobimy wszystko, żeby po prostu te następne mecze zagrać jeszcze lepiej, skuteczniej i na plus jest to, że ci zawodnicy pokazują, że mogą być drużyną i za to im to mi się dzisiaj bardzo podobało, że walczyli wszyscy, żeby nikt nie wszedł i tak Sebastian, który też wszedł, zdawałem sobie sprawę, że może to być też rozczarowanie dla niego, ale też szanuję to, że wszedł, walczył do końca, chciał to odmienić ten losy meczu, ale wiedzieliśmy, że mecz się może otworzyć
liczyliśmy na to, że będziemy prowadzić i byłoby łatwiej tego Sebastiana wprowadzić, a tak musimy po prostu przygotować się odpowiednio teraz tę drużynę do baraży. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim zapytam, bo powiedziałeś przed tym meczem, że oczekujesz, że to będzie nowy początek, nowy start. Jak to oceniasz dzisiaj po tym spotkaniu? Jeśli cały przebieg spotkania można pozytywnie ocenić. Myślę, że w kreowaniu akcji, to jak utrzymywaliśmy się piłkę, jak rozgrywaliśmy, naprawdę widziałem wiele pozytywów. Dochodziliśmy do pola karnego, ale tam gdzieś brakowało ostatniego podania, strzału na bramkę, gdzieś nie mogliśmy znaleźć wolnej przestrzeni. Gdzieś dobrze nas też blokowali, bo naprawdę to przechodzenie z tej fazy defensywnej do ofensywnej naprawdę to wyglądało nieźle, ale gdzieś bliżej tego pola karnego i tam już brakowało nam takiego, tej kropki nad i w postaci właśnie wrzucania piłki, gdzieś zagrania, oddania strzału i tutaj bardziej być niebezpiecznym pod bramką przeciwnika, ale jeśli chodzi o oczywiście całe eliminacje, cały ten mecz, no to jest oczywiście rozczarowanie, bo to było jakby ratowanie czegoś, co od początku tych eliminacji nie szło. Trzeba sobie jasno powiedzieć. Od początku te eliminacje szły nam bardzo, bardzo jak po gruzie. Wiele meczów remisowaliśmy, przegrywaliśmy, gdzieś te punkty traciliśmy, ale z drugiej strony jakby zdajemy sobie sprawę, że w jeden mecz wszystko nie zmienimy, ale dzisiaj akurat ten pozytywne rzeczy można było zauważyć. No i od teraz trzeba się skupić na tych barażach i mam nadzieję, że będziemy grali u siebie. Gdzieś te szczęście nam dopisze, a ta gra jeszcze się poprawi i będziemy walczyć o ten awans na Mistrzostwa Europy. Ambicji serducha wam nie brakowało, natomiast mi brakowało w tej pierwszej połowie. Tobie również, bo to było widać z góry, z trybun prostopadłych piłek. Wielokrotnie wychodziłeś z zawodnikiem, zabierałeś go i brakowało odwagi albo Bednarkowi, albo Szymańskiemu, albo komuś, żeby tą piłkę zagrać. Z czego to wynika? Znaczy rozmawiasz w tym przerwie właśnie, że było takie parę sytuacji, gdzie gdzieś tam uwalnialiśmy się, a tych piłek nie zostawialiśmy jakby, no to, ciężko powiedzieć, z czego to wynika. No gdzieś wiadomo, że zawsze się szukała wolnej pozycji, a czy tam się nie zawsze tej piłki się dostaje, wychodzi się raz, drugi, trzeci, czasami trzeba być cierpliwym, ale faktycznie dzisiaj parę razy można było w pierwszej to lepiej rozegrać. I gdzieś bardziej może byliśmy skupieni na tym, żeby rozegrać krótko, gdzieś przejść, a wiadomo, że zespół czeski gdzieś grał bardziej prostą piłkę, gdzieś z długimi podaniami, gdzieś gra bokami i tak naprawdę czytaliśmy to, przyjmowaliśmy, ale tak jak powiedziałem, gdzieś w tej ostatniej fazie brakowało takiego szybszego zagrania, rozegrania, wrzutki, podania jakby też gdzieś po prostu tej kropki nad i, a tak naprawdę tych sytuacji może było mało, ale jakby przebieg spotkania, tutaj graliśmy, naprawdę parę pozytywów można znaleźć. Czy ty dzisiaj jesteś z siebie zadowolony z tych sytuacji, których miałeś, czy pewnie gdybyś był w normalnej, wielkiej dyspozycji, to byś pewnie te sytuacje wykorzystywał, bo były momenty, kiedy mogłeś oddać strzał, a gdzieś tam zawsze czegoś brakowało? No, dzisiaj jak powiedziałem, no gdzieś Czesi też dobrze nas blokowali i nie było w ogóle tego, podwajali, blokowali, nie było miejsca nawet, żeby oddać strzał. Nawet jak gdzieś tam próba była strzału, to ona była zblokowana, więc to też wynikało z tego, że dziś ciężko było znaleźć tą wolną przestrzeń. I, tak mówię, tych takich klarownych sytuacji może nie było dużo, ale gdzieś przy tym rozgrywaniu, przy tym graniu, gdzieś ostatnie podanie, gdzieś tam bardziej znalezienie kogoś wolnego, to jakby trochę to można byłoby pewnie, jakby dzisiaj lepiej funkcjonowało, to pewnie tych klarownych sytuacji byłoby więcej. I tak mówię, wszystko jakby lepiej wyglądało, ale do pola karnego, gdzieś tam przed polem karnym już nie było za dużo miejsca, gdzieś tych luk nie było na tyle, żeby oddać strzał, wrzucić dokładną piłkę i być bardziej niebezpiecznym. Bardziej trener czy psycholog jest potrzebny tej drużynie, żeby się odblokowała, odbudowała, bo są momenty, kiedy można to inaczej rozegrać. Ja mam wrażenie, że połowa twoich kolegów albo większość twoich kolegów jest lekko wystraszona, lekko stremowana presją, która jest, jeżeli chodzi o wynik, bo wiadomo, o co graliśmy. I tu jest chyba największy problem. To jest jakby, wiadomo, że jest presja, są oczekiwania, jakby z tym, to nie jest nic nowego, ale też no, to nie jest tak, że jak nie idzie, to nagle w jednym meczu zacznie wszystko wychodzić i gdzieś taką lekkość podejmowania decyzji i tą pewność siebie, to wszystko wróci. Nie, jakby myślę, że może można powiedzieć, że jakby trzeba zacząć od dobrej gry, gdzieś poprawiania tego, później może, mam nadzieję, że też przyjdą wyniki i takie mecze jak dzisiaj, następnym razem będziemy wygrywali. Pociągniesz ten zespół w barażach? No, będę się starał, mam nadzieję, że tak. Nikola, przede wszystkim zapytam, czy trudno było wejść do tego zespołu, bo tak naprawdę pojawiasz się i grasz bardzo dobry mecz. Ja wiem, że wynik jest rozczarowujący, ale ty akurat możesz być z siebie zadowolony. Nie, no mogę być. Było, powiem, bardzo łatwo tutaj wejść, bo mamy bardzo dobry zespół. Szkoda, że ten mecz nie poszedł jak chcieliśmy, ale mamy jeszcze baraż. Damy z siebie wszystko, żeby iść na Euro.
Czego twoim zdaniem zabrakło? Bo tak naprawdę mieliśmy sytuację. Były momenty, szczególnie w końcówce tego meczu, żeby jednak przechylić szale zwycięstwa. No, pan dobrze powiedział. Mieliśmy sytuację, czyli skuteczności po prostu. I mieliśmy stałe fragmenty dośrodkowania i rzuty rożne. Czyli okazje były, żeby wygrać ten mecz, ale po prostu nie poszło. Rozumiem, że współpraca z trenerem Probierzem się układa bardzo dobrze, bo takie miałem wrażenie, że ta pierwsza połowa pod dużą waszą kontrolą, że czytacie to, co oczekuje o was selekcjoner. Tak, tak, zagraliśmy, powiem znowu, ale zagraliśmy bardzo dobry mecz. Trener powiedział nam, że od takich meczów to on wymaga zwycięstw i my też, ale po prostu... Nie, powiedział, że zagraliśmy dobry mecz i teraz zobaczymy, z kim będziemy grali ten baraż i po zwycięstwo. Dziękuję formy. Dziękuję bardzo.